znajdująca bitwa w dziejach świata. Bitwa pod Warszawą. Wybawiła środkową, a także częściowo i zachodnią Europę od najbardziej wywrotowego niebezpieczeństwa, to jest od fanatycznej tyranii Sowietów. Sierpnia 1920 roku, po walkach pod Dubienką, sowieccy żołnierze zdzierają z poległych Polaków ubrania, buty, obrączki, zabierają portfele. Przy jednym z zabitych dowódców, majorze Wacławie Drohojowskim, odnajdują torbę z rozkazami. Jest tam dokładny plan polskiej kontrofensywy z Nadwieprza. Wszystkie dokumenty natychmiast trafiają do Tuchaczewskiego. Ten uznaje papiery za element celowej dezinformacji przygotowanej przez Polaków. Wywiad sowiecki donosił, że polskie wojska znajdują się gdzie indziej i nie mogą w żaden sposób zagrozić zmierzającym do Warszawy oddziałom Armii Czerwonej. Pomyłka Tuchaczewskiego uratuje stolicę Polski i cały kraj. Na 20 lat odsunie widmo radzieckiej okupacji. Polscy i żydowscy komuniści opowiadający się po stronie sowieckiej organizują na terenach zajętych przez bolszewików 65 tzw. polrywkomów, czyli polskich komitetów rewolucyjnych. Urzędujący w Białymstoku, w Pałacu Branickich, członkowie komitetu rozpoczynają wydawanie zarządzeń mających zmienić podbite terytorium w Polską Republikę Rad. Komuniści nacjonalizują wszystkie zakłady pracy, organizują wspomagające ich Związek Młodzieży Komunistycznej oraz Centralną Komisję Związków Zawodowych. Tworzą brutalne trybunały rewolucyjne, własną milicję, do której werbują ochotników wyłącznie spośród chłopów i robotników. Próbują tworzyć też jednostki Polskiej Armii Czerwonej, ale przez 3 tygodnie zgłasza się tylko 175 osób. Mimo nakazów Lenina, polscy towarzysze nie chcą rozdawać pańskiej ziemi biednym chłopom, obawiając się oporu przed tworzeniem później kołchozów. Otrzymałem z Rewkomu wezwanie, by stawić się na zebranie prezesów Sowietów Wiejskich. Wybrałem się, jak przystało, na prawdziwego rewolucjonistę boso, a ze spodni wyłaziły prawie kolana. Borysow był dziwnie wesół, a gdy się wszyscy zebrali, rzekł triumfująco i uroczyście: towarzyści, Warszawa wzięta. Ten okrzyk bolszewika zebrani przyjęli głuchym milczeniem. Udaliśmy się potem do kościoła na nabożeństwo. Kościół był przepełniony przez stroskany tłum wiernych, bosych i przyodzianych w najlichsze codzienne szaty, co dziwne czyniło wrażenie. W kościele było wielu bolszewików. Był też sam komisarz Borysow. Ile razy ksiądz odwracał się do ludu, mówiąc Dominus Vobiscum, tyle razy rozlegał się w kościele głośny, spazmatyczny płacz kobiet wiejskich. Wieść o zdobyciu Warszawy, widok bosego kapłana przy ołtarzu i bolszewików w czapach powodowały te jęki i płacz. 8 sierpnia doborowa brygada kawalerii Gaja, mając za przeciwnika słabo wyszkolone polskie oddziały, zaczyna atakować Mławę. Już w pierwszym starciu dywizjon strzelców granicznych zostaje wyrżnięty, a Rosjanie wdzierają się na przedmieścia Mławy. Obrońcy zdobywają się na niespodziewany kontratak i zaskoczeni Rosjanie zostają wypchnięci z miasta. Nazajutrz jest podobnie. Atak i kontratak. Podrażniony niepowodzeniem legendarny Gaj Brzyszkian wzmacnia natarcia. 10 sierpnia zaatakowani od południa i wschodu Polacy wycofują się z miasta nad rzekę Mławkę. W Warszawie trwają przygotowania do odparcia spodziewanego uderzenia rosyjskiego. Wojskowym gubernatorem miasta zostaje generał Franciszek Latinik. W stolicy panuje bałagan.
Wydawane są sprzeczne rozkazy. Z Warszawy wywożone są zapasy amunicji. Z obawy, by nie dostały się w ręce wroga, co powoduje oczywiście konieczność awaryjnego ściągania jej potem z odległych magazynów. Nie istnieje sprawny system łączności. Opóźniają się prace fortyfikacyjne wokół Warszawy. Generał Latinik ma złe zdanie o wartości bojowej oddziałów obsadzających przedmoście warszawskie i podporządkowanych mu dywizji frontowych, pierwszej armii. Akcentuje zwłaszcza niskie morale wojsk. W rozkazie z 5 sierpnia Latinik postanawia przesunąć bardziej na wschód zewnętrzną linię obrony przedmościa warszawskiego, dzieląc ją na 7 odcinków. 10 sierpnia Latinik wprowadza stan oblężenia w Warszawie i powiatach przyległych. Całkowitą władzę przejmuje wojsko. Obowiązuje godzina policyjna. Ojczyzna w potrzebie. Wzywa wszystkich zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie zaciągali się do szeregów armii. Jak jednolity, niewzruszony mur, stanąć musimy do oporu. O pierś całego narodu rozbić się ma nawała bolszewizmu. Jedność, zgoda, wytężona praca niech skupi nas wszystkich dla wspólnej sprawy. Wszystko dla zwycięstwa. Do broni! W obliczu zagrożenia ochotnicy masowo zgłaszają się do wojska. Przez 6 tygodni było tylu chętnych, ilu przedtem w ciągu 6 miesięcy. W sierpniu 164 tysiące ochotników, w tym ponad 40 tysięcy z Warszawy. Zaciąg do wojska zorganizowały wśród swoich członków i sympatyków także partie polityczne. Powstała Straż Obywatelska, przeznaczona do ochrony urzędów i pilnowania porządku na ulicach, oraz ochraniający fabryki Niezależny Pułk Robotniczy. Wojsko przeprowadziło także obowiązkowy pobór, który zasilił armię blisko 140 tysiącami nowych żołnierzy. Generał Sosnkowski głosił: dla armii zdrowej moralnie fizyczna przewaga wroga nie jest straszna. Nie słabość liczebna, lecz choroby wewnętrzne armii przegrywają bitwy. Wojskowi tak zaostrzyli dyscyplinę, że dezerterzy i recydywiści nie mogli liczyć na litość. Wszystkich rozstrzeliwano. W Warszawie patrole przeszukiwały tramwaje i miały prawo legitymować wszystkich cywilów w wieku poborowym. Osoby podejrzewane o szpiegostwo, działalność wywrotową lub sprzeczną z interesami wojska w trybie doraźnym stawiano przed sądem wojennym. Dzięki wysiłkom Sosnkowskiego stan armii poprawił się i ilościowo, i jakościowo. W drugiej połowie sierpnia polska armia liczy już prawie 740 tysięcy żołnierzy. To mniej więcej tyle, ile oba fronty bolszewickie atakujące Polskę. Co więcej, połowę naszych żołnierzy udało się przeszkolić, wyposażyć i wysłać na pozycje. A ochotnicy ideowi, głównie studenci, znacznie podnieśli wartość bojową oddziałów, mobilizując swoich niepiśmiennych i często biernych kolegów ze wsi. Z dala dochodziły głuche odgłosy strzałów armatnich. Zbliżając się do frontu, który znajdował się o 25 kilometrów od centrum Warszawy, spotkaliśmy oficera sztabu i kilku jeźdźców, którzy nas mieli odprowadzić aż do placówek bolszewickich. Na czele jechał autem major Stamirowski z białą chorągwią. Za nim cała kolumna automobilów delegacji. Nagle na horyzoncie, w świetle wschodzącego słońca, zamajaczyły sylwetki kilku jeźdźców i pieszych. Po kilku minutach znaleźliśmy się oko w oko z bolszewikami. Potem ruszyliśmy naprzód. Prowadził nas przeraźliwie czerwony automobil komisarzy bolszewickich. Za nim szła kolumna aut polskich. Po drodze spotykaliśmy oddziały wojsk bolszewickich ciągnących na Warszawę. Pożałowania godny widok. Czarni od pyłu, zmęczeni, wychudzeni, ubrani w nędzne mundury, wielu boso, bez karabinów, a tylko z kijami, bo karabiny mieli dostać dopiero po zabitych. W ostatnich dniach lipca z rejonu Brześcia nad Bugiem Piłsudski planował uderzenie na wojska Tuchaczewskiego. Plan upadł na skutek szybkiej utraty Brześcia. Piłsudski postanowił stoczyć decydującą bitwę na obszarze między Wisłą a Bugiem. Koncepcja ataku nie zmieniła się. Silne uderzenie na odsłonięte lewe skrzydło sił Tuchaczewskiego. Szef sztabu generalnego, generał Rozwadowski i przedstawiciel francuskiej misji wojskowej w Polsce, generał Weygand, sugerowali marszałkowi koncepcję płytkiego, dwustronnego oskrzydlenia wojsk sowieckich grupami uderzeniowymi.
Piłsudski odrzucił ten pomysł. Uważał, że taki manewr doprowadzi jedynie do odepchnięcia nieprzyjaciela. Ale go nie zniszczy. Ostateczna decyzja zapada w nocy z 5 na 6 sierpnia. Z Belwederu Józef Piłsudski wydaje rozkaz ataku oskrzydlającego przeciwnika od południa i wyjścia na jego tyły. Całość blisko 800-kilometrowego frontu ciągnącego się od granicy pruskiej po Dniestr podzielono na trzy odcinki. Pierwszy, front północny generała Hallera, zajmował odcinek długości 250 km od Prus Wschodnich do Dęblina. W jego skład wchodziły trzy armie. Piąta, generała Sikorskiego, która trwając od granicy pruskiej po Modlin, ma nie dopuścić do oskrzydlenia naszych sił przez bolszewików nacierających z północy i północnego wschodu. Ważne zadanie ma pierwsza armia generała Latinnika, mająca obronić Warszawę i zatrzymać Sowietów uporczywą obroną na przedmościu stolicy. Na południe od obrońców Warszawy stoi druga armia generała Roy, pilnującego Wisły od Góry Kalwarii do Dęblina. Jest armią rezerwową, a jej siły mogą być użyte do walki w razie nowego zagrożenia. Główną rolę w planowanej kontrofensywie będą odgrywać oddziały frontu środkowego prowadzone przez Rydza Śmigłego. Po zakończeniu koncentracji na linii rzeki Wieprz od Dęblina po Kock mają uderzyć na północ na Garwolin, wyjść na tyły atakującej Warszawę armii Tuchaczewskiego i połączyć się z broniącymi stolicy żołnierzami generała Latinnika. Osłonę koncentracji zbierających się wojsk Śmigłego Piłsudski powierzył trzeciej armii generała Zielińskiego, stojącej między Chełmem a Zamościem. Jej siły mają również później wziąć udział w kontrofensywie. Na południu, od Brodów do Dniestru, stoi front południowy generała Iwaszkiewicza, mający bronić Lwowa i Małopolski Wschodniej przed zbliżającą się armią Budionnego. Żołnierz Polski. Warszawa, sobota, 7 sierpnia 1920 roku. Jak długo człowiek ma wiarę w swoje dzieło, tak długo nigdy nic nie przepadło. Takim przykładem naszego dzisiejszego położenia jest przykład dnia 6 sierpnia 1914 roku. Wtedy nasz obecny wódz naczelny nie zwątpił i wydał wojnę o Polskę i wojnę tę wygrał. Kurier Lwowski. Lwów, sobota, 7 sierpnia 1920 roku. 6 sierpnia 1914 był dowodem dla świata, że naród chce niepodległego bytu. 6 sierpnia było otworzeniem piersi zakutego narodu i okazaniem, że w nich tętni jeszcze ciepłą krwią żywe serce. Dziennik Ludowy. Lwów, sobota, 14 sierpnia 1920 roku. Jesteśmy przekonani, że oddali się już wkrótce ten ogrom nieszczęść, jaki zwalił się ostatnio na nasze ziemię, ale równocześnie otrzeźwią nas doświadczenia ostatnich dni. Wszelkiego rodzaju targowicy musi być położony kres. Żołnierz Polski. Warszawa, sobota, 14 sierpnia 1920 roku. Dlaczego jest tak ważna obrona stolicy? Czym jest stolica w danym kraju, w danej ojczyźnie? Jest ona tym samym, czym jest mózg w organizmie. Stajemy do rozstrzygającej bitwy. Naczelny wódz, rząd i naród w przekonaniu, iż wojska pierwszej armii nie oddadzą ani jednej piędzi ziemi, nie wątpią, iż o ich piersi rozbije się nawała bolszewicka. Świadomy odpowiedzialności za wynik obecnej bitwy nakazuje wszystkim dowódcom utrzymanie zajmowanej linii. W obronie stolicy i w walce o polskie być albo nie być można tylko bohatersko oddać życie, lecz nie można zhańbić imienia polskiego. 10 sierpnia Tuchaczewski kończy swój plan ataku sforsowania Wisły i opanowania Warszawy. Przewidując, że Polacy skoncentrują wojska na północ od Bugu i do obrony stolicy, na południu zaś nie będą dysponować żadnymi siłami, Tuchaczewski rozkazuje:
Czwarta armia, dowodzona przez Szuwajewa, ma opanować Grudziądz i Toruń i do 15 sierpnia sforsować Wisłę w rejonie Włocławka i Dobrzynia. 15 oraz 3 armia mają sforsować Wisłę na północ od Warszawy, a także częścią sił uderzyć na Pragę. 16 armia pod dowództwem Sołochuba ma zaatakować miasto i sforsować Wisłę 14 sierpnia na Pradze. Do osłony od południa Tuchaczewski wystawia tylko słabą grupę mozyrską, którą kieruje na Dęblin i Kozienice. Warszawę bezpośrednio zaatakować ma 5 bolszewickich dywizji strzeleckich. Tuchaczewski jest pewny, że wojska polskie nie zdołają stawić skutecznego oporu ani zorganizować przeciwnatarcia. A próba obrony Warszawy, którą Polacy niewątpliwie podejmą, będzie szansą ostatecznego rozbicia polskiego wojska. Kiedy podjęto decyzję szturmu na Pragę, sowieccy dowódcy, pewni zwycięstwa, rozpoczęli prestiżowy wyścig ku Warszawie. Każdy z nich chciał zyskać sławę zdobywcy stolicy Polski, którą postanowiono zaatakować od strony Radzymina. 13 sierpnia wieczorem, po odparciu 2 ataków, Radzymin padł. Zmasowane uderzenie ze wszystkich stron zaskoczyło Polaków. Ogarnięte paniką oddziały rzuciły się do ucieczki. Ponura groza wypełzła o szarym, omglonym świcie. Koszmarne niebo przywalił chmur czarnych zwał. Ciemnieje świat po świtaniu. Mdłym krwi za duchem zaniesie i nisko ziemię zalegnie opiły mordu czad. Huk tłuku, drgające armaty, dym w nim się szarpał na strzępy i działa z chmur wybłyskały i chmury z dział. Lawiną się potoczyła od wschodu lepka zagłada. Wir rwał rozpaczne okrzyki. Naprzód, na front, na front, kto Polak? O Bożem, na front, kto bronią włada? Murem staniemy, o bracia, nikt żywy nie ujdzie stąd. Wyruszyliśmy do Radzymina. Zatrzymaliśmy się w niewielkim lasku pod miastem. Odczytany został apel do wojska naczelnego wodza. Kończył się słowami: co wybieramy, niewolę czy zwycięstwo? Żołnierze zacisnęli karabiny w dłoniach i rozległ się potężny okrzyk: zwycięstwo do ostatniej kropli krwi. Do Radzymina weszliśmy po południu. Zajęliśmy pozycję za murem cmentarza i stamtąd tyralierą pobiegliśmy do okopów. Gdy pojawiliśmy się na otwartej przestrzeni, zrobiło się istne piekło. Zaczęła strzelać artyleria, ogień otworzyły karabiny maszynowe i ręczne. Czołgaliśmy się, trzymając głowy przy ziemi. Poderwaliśmy się na nogi około 50 metrów przed okopami. Kiedy wskakiwałem do przygotowanego rowu, kula karabinowa uderzyła w ścianę, wyprzedzając mnie o ułamek sekundy. Opatrzność nade mną czuwała. Polacy uderzają na Radzymin po obu stronach szosy warszawskiej. Uderzają jednak z opóźnieniem, bo Rosjanie, uprzedzając cios pod osłoną mgły, zdołali już zająć Aleksandrów, Ciemne, Helenów i Wólkę Radzymińską. Zagrażało to drugiej linii obrony. Dlatego też generał Haller zdecydował, by ten atak przybrał formę szaleńczego biegu, który zaskoczy przeciwnika. Tak też się stało. Oficerowie misji wojskowych państw Antanty, obserwujący walkę, zgotowali Hallerowi aplauz. Ale i tak przeciwnik szybko odbił Radzymin i zmusił Polaków do pośpiesznego odwrotu. Po niepowodzeniach w Radzyminie generał Latinik wysłał alarmującą depeszę do kwatery głównej naczelnego wodza mieszczącej się od 12 sierpnia w Puławach. Piłsudski przyspiesza o dobę kontrofensywę z Nadwieprza. 15 sierpnia o 5 rano generał Żeligowski wydaje rozkaz nakazujący uderzenie godzinę później na Wólkę Radzymińską i Radzymin. Do kolejnego dnia przygotowują się także bolszewicy, optymistycznie oceniając swoje położenie. Najdalej wysunięte oddziały rosyjskie meldują, że nocą widzą już światła stolicy Polski. Sowieci są przekonani, że Polacy osiągnęli już kres swoich możliwości i ich klęska jest bliska. Nocą z 14 na 15 sierpnia obie strony dokonały przegrupowania. Rano pierwszy do ataku ruszył oddział porucznika Pogonowskiego. Jednak porucznik zostaje śmiertelnie ranny. Jego następca, porucznik Boski, kontynuuje walki wzdłuż szosy, oczekując nadejścia głównych polskich sił. Rosjanie, obawiając się okrążenia, zaczynają szybki odwrót.
We mgle pod Aleksandrowem wpadają na polskie kompanie ochotników. Wśród niedoświadczonych żołnierzy wybucha popłoch, który na chwilę opanowuje dowódca 6. kompanii, podporucznik Pęczkowski. Serię z CKM-ów powstrzymują Rosjan, ale Pęczkowski zostaje ranny. Żołnierze zatrzymują się. Wtedy oficer wstaje i zaczyna śpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Niestety, otrzymuje śmiertelny strzał. Polacy zaczynają się wycofywać. Bolszewicy nieświadomi rzeczywistej sytuacji wycofują się do Wólki Radzymińskiej. Tam też powoli napływają polskie oddziały, nieco zaskoczone wycofywaniem się przeciwnika. Zagrożeni z trzech stron Sowieci zaczynają odwrót w kierunku Radzyminy. Porucznik Boski dostrzega ucieczkę Rosjan i rzuca do natarcia swoje trzy kompanie. W ciągu 30 minut opanowuje Wólkę Radzymińską. Bierze 30 jeńców i kilka CKM-ów. Reszta bolszewików uchodzi. To przełomowy moment walk na warszawskim przedmościu. Polacy po raz pierwszy zmuszają sowieckie oddziały do odwrotu i odzyskują rozległy teren. Natarcie Wileńskiego Pułku Piechoty, które rozpoczęło się 15 sierpnia, kwadrans po 8, było tak szybkie i precyzyjne, że wywołało popłoch wśród żołnierzy Armii Czerwonej. Pułk, wspierany 5 czołgami, opanowując Słupno, Cegielnie i Aleksandrów, dotarł jak burza do centrum Radzymina. Zdobycie miasta, o które toczono 3-dniowy bój, tym razem kosztowało nas tylko 2 rannych. Nazajutrz, 16 sierpnia, kiedy odparto atak rosyjskiej piechoty na Radzymin, wszystkie utracone 13 sierpnia pozycje pierwszej linii obrony zostały odzyskane. Pod Radzyminem prawe skrzydło polskiej linii obrony powstrzymuje bolszewików. 14 sierpnia nad ranem na Polaków uderzyła brygada sowiecka, spychając ich w kierunku Ossowa. Przerwanie frontu w tym miejscu zagraża już Warszawie. Kolejne polskie oddziały atakują. Jedna z kompanii, złożona głównie z harcerzy i młodzieży warszawskich szkół średnich, dociera w pobliże wioski. Razem z młodzieżą na własną prośbę maszeruje kapelan, ksiądz Ignacy Skorupka. Pod Ossowem Polacy dostają się pod silny ogień sowieckiej broni maszynowej. Ksiądz Ignacy Skorupka zginął, kiedy próbował pomóc ciężko rannemu harcerzowi. Powoli do Ossowa docierają nowe posiłki. Polacy przechodzą do gwałtownego przeciwnatarcia. Atak dokonany przez oddział porucznika Szewczyka ostatecznie przegania oddziały sowieckie z Ossowa. Bolszewicy idą w rozsypkę, ale straty są po obu stronach. Poległy w bitwie ksiądz Ignacy Skorupka stanie się symbolem walki o polską stolicę, a jego pogrzeb przekształci się w wielką patriotyczną manifestację. Ksiądz Ignacy Skorupka wywodził się ze szlachty ogrodowej z Podlasia. Ukończywszy warszawskie gimnazja, wstąpił do warszawskiego seminarium duchownego, a 26 stycznia został wyświęcony na kapłana. Był proboszczem kilku parafii. W Kilinicach prowadził tajną drużynę harcerską i stał się nieformalnym przywódcą 2000 grupy Polaków wyrzuconych z Polski. Po powrocie do kraju od września 1918 pracował w Łodzi jako wikariusz, a we wrześniu 1919 roku został przeniesiony do Warszawy i objął stanowisko notariusza i archiwisty kurii metropolitalnej warszawskiej. Był jednocześnie kapelanem ogniska rodziny Maryi, prowadzonym przez siostry franciszkanki dla sierot, prefektem szkoły kolejowej, wykładowcą na wieczorowych kursach i kaznodzieją kilku kościołów warszawskich. W końcu lipca 1920 został kapelanem garnizonu praskiego, a 8 sierpnia na własną prośbę został mianowany kapelanem lotnym 1 batalionu 236 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej, złożonego głównie z młodzieży gimnazjalnej i akademickiej. 13 sierpnia wymaszerował z tym batalionem na front. Kiedy nazajutrz zginął w bitwie pod Ossowem, komunikat Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z 16 sierpnia przekazał wiadomość o jego bohaterskiej śmierci. W stule i z krzyżem w ręku przodował atakującym oddziałom. Inna wersja jego opisu śmierci powiada, że poległ, udzielając ostatniego namaszczenia żołnierzowi rannemu podczas ataku.
W dniu 17 sierpnia, kiedy odbyły się uroczystości pogrzebowe na Powązkach, generał Józef Haller dekorował księdza Skorupkę nadanym mu pośmiertnie krzyżem Virtuti Militari piątej klasy. Utrata Radzymina i załamanie się ataków Armii Czerwonej zaskakuje Tuchaczewskiego. Jednak mimo porażki jest on nadal przekonany, że zdobycie Warszawy jest tylko kwestią czasu. Chce przegrupować swoje wojska i ponownie uderzyć na stolicę Polski. Ale te plany przerywa mu kontrofensywa polska z Nadwieprza i ataki armii Sikorskiego nad Wkrą. Mimo dwukrotnej przewagi w ludziach, zaskoczeni bolszewicy nie są w stanie skutecznie powstrzymać ataków polskiej 5. Armii. Żołnierze Sikorskiego, wykorzystując luki pomiędzy sowieckimi oddziałami, spychają bolszewików na wschód i wychodzą na linię kolejową Ciechanów-Nasielsk. 15 sierpnia zdobywają Ciechanów, rozbijając w nim sztab 4. Sowieckiej Armii Szuwajewa. W polskie ręce wpada tam rosyjska radiostacja, przez którą Szuwajew otrzymywał rozkazy bezpośrednio od Tuchaczewskiego. Ich brak to jedna z ważkich przyczyn klęski całej sowieckiej armii. 16 sierpnia rusza wreszcie przygotowana przez Piłsudskiego kontrofensywa z Nadwieprza. W akcji biorą udział dowódcy najwyższego szczebla. Pierwszego dnia po zlikwidowaniu oddziałów bolszewickich polskie jednostki przebyły do wieczora 40 kilometrów, dochodząc do Wilgi i Bystrzycy. Kiedy Polacy minęli Garwolin, trafili na lewe skrzydło armii sowieckiej walczącej pod Warszawą. Na prawym skrzydle 3. Dywizja Piechoty Legionów osiągnęła Włodawę, a 1. Dywizja znalazła się w Wisznicy. Piłsudski był zadziwiony niespodziewanym brakiem oporu ze strony Rosjan w czasie tak długiego marszu. Obawiał się zasadzki przygotowanej przez Tuchaczewskiego. Łatwość, z jaką przyszło wojskom polskim wypełnić rozkaz Piłsudskiego, jest olbrzymim zaskoczeniem dla obu stron. Naczelnik spodziewał się zaciętych i krwawych walk. Tymczasem jego uderzenie nie napotyka większych przeszkód. Dla Rosjan natomiast jest prawdziwym szokiem. Nie mogą wierzyć, że Polacy śmią jeszcze ich atakować i niweczyć plan podboju Warszawy. Sowieckie oddziały tzw. grupy Dotola nadciągają od Włodawy i kierują się na Lublin. O świcie 16 sierpnia Rosjanie rozbijają stojący im na drodze batalion, forsują rzekę Świnkę i wdzierają się do Cycowa. Polska piechota zaczyna bezładny odwrót. Na szczęście z Nadwieprza nadciągają posiłki, które z marszu przechodzą do kontrataku. Dochodzi do walki na bagnety, jednak żadna ze stron nie może osiągnąć zdecydowanej przewagi. Po 5 po południu Polacy uderzają na Cyców. Rozbijają zaskoczony sztab grupy Dotola i baterie artylerii. Opanowują po drodze most na Śwince. W ciągu kilkunastu minut Rosjanie pozbawieni są dowództwa i artylerii. Sowieci zaczynają uciekać. Zagrożenie Lublina zostaje zlikwidowane. Tuchaczewski otrzymuje pierwsze informacje o polskiej kontrofensywie 17 sierpnia rano. Nie chce w nie uwierzyć. Wieczorem poleca cofnąć się części swoich wojsk i rozkazuje 1. Armii Konnej Budionnego uderzyć na tyły wojsk Polskiego Frontu Środkowego. Tuchaczewski zamierzał wykorzystać 4. Armię Szuwajewa do natarcia na wojska generała Sikorskiego, ale nie może się połączyć i przekazać rozkazu. Nie wie, że Polacy rozbili już w Cycowie sztab Szuwajewa, zdobywając jednocześnie radiostację. Gorzej, Polacy wpadają na pomysł, jak zepsuć system informacyjny dowództwa bolszewików. Na częstotliwościach radiowych używanych przez Sowietów polscy lektorzy przez 24 godziny bez przerwy czytają fragmenty Biblii, całkowicie zagłuszając Rosję. Tuchaczewski nie panuje nad sytuacją. Wydawane przez niego rozkazy są spóźnione już w chwili wydania. Tempo natarcia wojsk polskich co chwila zaskakuje bolszewików. Na dodatek Budionny, podpuszczony przez Stalina, informuje Tuchaczewskiego, że ruszy mu na pomoc dopiero po zdobyciu Lwowa. Wściekły Tuchaczewski interweniuje u Trockiego, ale jest już za późno. Wieczorem oddziały polskie atakujące z Nadwieprza łączą się z oddziałami Armii Broniącej Warszawy. 16 sierpnia pod Płockiem polskie oddziały stanowiące linię obrony zostają dosłownie starte z ziemi przez sowiecką konnicę. Kozacy po zwycięstwie panoszą się w mieście, rabują domy, gwałcą kobiety i mordują rannych. W wolnych, pozbawionych dowództwa dzielnicach Płocka ludzie budują barykady. Są to odtąd samodzielne punkty oporu, skupiające rozproszonych żołnierzy, członków Straży Obywatelskich, a przede wszystkim nastoletnich harcerzy.
Współdziałanie w momencie zagrożenia mieszkańców miasta i wspólna obrona własnych domów razem z żołnierzami przeszła w Płocku do legendy. Ale była typowa dla polskich miast. Wszędzie, gdzie atakowali bolszewicy, wszyscy, i dzieci, i kobiety, i mężczyźni, starali się zrobić wszystko, aby obronić świeżo odzyskaną niepodległość i nie zamienić jej ponownie na knut niewoli. Do historii Płocka przeszedł jeden z jego bohaterskich obrońców, 11-letni Tadzik Jeziorowski, ciągnący pod ostrzałem ognia większy i cięższy od siebie CKM. Za swój wyczyn po wojnie został najmłodszym kawalerem Krzyża Walecznych, odznaczonym przez samego marszałka Piłsudskiego. Najmłodszy kawaler Krzyża Walecznych w wolnej Polsce pozostał nie tylko wierny mundurowi. Tadeusz Jeziorowski, dyplomowany lotnik, pilot, poległ w obronie polskiego nieba w czasie niemieckiej agresji roku 1939. Bolszewicy, wzmocniwszy do najwyższego stopnia ogień artylerii i KM-ów, rozpoczęli atak z zachodu na miasto. W mieście rozpoczęła się panika. Strzelano już na ulicach. Jakaś bateria galopem najechała na spieszony szwadron. W ogólnej panice część oddziału mego samowolnie dosiadła koni i przeszła most za Wisłę. Koło mostu zaobserwowałem niezwykły spokój i stanowczość majora Mościckiego, streszczony wybitnie w jego słowach. Panowie, nie mam już kim dowodzić. Jednak mostu nie przejdę, ponieważ Płock odegrać może rolę decydującą w bitwie o Warszawę. Rozkazałem podporucznikowi Achmatowieżowi z plutonem 15 ułanów i przygodnie spotkanymi piechurami i nawet jedną siostrą miłosierdzia bronić katedry. A sam z kilkoma ułanami i paru żandarmami podążyłem w kierunku szpitala i koszar artylerii. Do późnego wieczora pozostawaliśmy na swoich stanowiskach, półkolem otoczywszy most. Pomimo ognia i ataków bolszewickich, wszystkie stanowiska były utrzymane. Wojska polskie podążające szybkim marszem z Nadwieprza opanowują przeprawy na Bugu i zajmują kolejno Białą Podlaską, Międzyrzecz, Łuków, Siedlce i Mińsk Mazowiecki. Zmusza to uciekające spod Warszawy zdziesiątkowane i wykrwawione sowieckie oddziały do cofania się okrężnymi drogami. Ich odwrót coraz częściej przybiera charakter ucieczki. Dezorganizacji ulegają coraz większe jednostki, całe pułki zaczynają odmawiać walki. W okrążeniu czerwonoarmiści często porzucają broń i rozbrajając komisarzy sami zbiorowo oddają się do polskiej niewoli. Prawie wszyscy kozacy mieli schowane polskie przepustki do niewoli, karteczki, których okazanie gwarantowało czerwonoarmistom dobre obchodzenie się z nimi ze strony Polaków. Przed południem przez wieś przejeżdżał chłop z podwodą. Dałem mu zapisaną po polsku i po rosyjsku karteczkę, gdzie napisałem, że nasz oddział chce się poddać. Bardzo szybko na końcu wsi pojawili się polscy ułani. Pan napisał karteczkę? Ja. Polski oficer bardzo uprzejmie zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie informacji na temat Armii Czerwonej. W końcu wezwano mnie do dowódcy dywizji. Wprowadzono mnie do czystego gabinetu, gdzie siedzieli czyści, zadbani oficerowie, Polacy i Francuzi. Czułem się okropnie w swoim ubraniu, poszarpanym i znoszonym. Jakiś oficer głośno oświadczył, że nie można nakarmić jeńców, ale w półtusku czeka na nas wszystkich jedzenie. Potem podszedł do nas, zaproponował papierosy i spytał, czy nie jesteśmy głodni. Kozaków okazało się wszystkich nakarmiono. Szliśmy cały dzień, odpoczywając jedynie 10 minut w czasie obiadu w jakiejś wsi. Obiad jadł tylko konwój. Mieszkańcy wsi, przez które przechodziliśmy, rzucali nam chleb. Żaden z kozaków ani razu się nie schylił, nie mrugnął powieką, jakby tego nie widział. Ale czerwonoarmiści wygłodniali po wielu dniach odwrotu i niewoli, rzucali się na chleb jak zwierzęta. Ja byłem w trzeciej armii, taki goniec, który roznosił depesze, prawda. Te meldunki odnosiłem do komendy, która istniała tutaj na miejscu. Meldunki szły od Warszawy, związane z obroną Warszawy.
wysłane przez Piłsudskiego, harcerska straż nad Wisłą. To myśmy mieli za zadanie, harcerze przeważnie, młodzież harcerska, przez Wisłę nie puścić ani jednego, prawda, bolszewika. Przedarło się coś trzech czy pięciu i do Opatowa wpadli, ale szybka interwencja tamtych oddziałów takich, właśnie tych zaplecza, zlikwidowała te, prawda, te, że z powrotem uciekli. I nie okrążyli tej armii Piłsudskiego, prawda, która broniła Warszawy. Udało się to wszystko już później. Dzięki temu udało się zlikwidować to okrążenie, które miało Warszawę zlikwidować. Na północy z godziny na godzinę sytuacja wojsk sowieckich ulega pogorszeniu. Wojska generała Sikorskiego, gnając przed sobą Rosjan, odzyskują coraz więcej terytorium. 19 sierpnia dowódca 15 Armii generał Kork decyduje się na odwrót w kierunku Ostrołęki i Łomży. Część jego oddziałów, porzucając artylerię, ucieka do Grajewa i przesuwając się wzdłuż granicy pruskiej, zmierza na wschód. Trzecia Armia generała Łazarewicza wycofuje się za Narew i rusza przez Wyszków, Zambrów w kierunku Grodna. Najbardziej zdyscyplinowany korpus Gaja, mimo klęski pod Płockiem, trzykrotnie jeszcze wycofując się, przełamie obronę polskich oddziałów pod Mławą, Grabowem i Chorzelami, starających się go powstrzymać. Ale to już ostatni sukces oddziałów Złotej Ordy Gaja Hana. Ścigane przez kilka polskich dywizji kierują się na Kolno, aby później wzdłuż granicy pruskiej przedrzeć się na wschód. Nie mogąc jednak zdobyć miasta bronionego twardo przez Polaków, Rosjanie przekraczają granice Prus wschodnich i poddają się Niemcom. Czym w rzeczywistości była Bitwa Warszawska? Pozwolę sobie zacytować niezwykle celną opinię Andrzeja Dębińskiego. Było to zwycięstwo polskiego oręża, zwycięstwo polskiej organizacji, zwycięstwo polskiej wiary i zwycięstwo polskiego ducha. Było to zwycięstwo osiągnięte własnymi siłami przy użyciu zdolności kierowniczych i umiejętności dojścia do porozumienia ponad wszelkimi podziałami. Jakie były skutki militarne i polityczne polskiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej? Bitwa, w której po obu stronach walczyło łącznie około 500 000 żołnierzy i która stała się wielkim zwycięstwem militarnym i doprowadziła do pogromu Armii Czerwonej, stała się także przełomowym momentem wojny polsko-bolszewickiej. Co więcej, cud nad Wisłą, jak wówczas mówili przeciwnicy Piłsudskiego, pragnący odebrać mu ewidentny, ogromny udział w tym zwycięstwie, zdecydował nie tylko o losach tej wojny i o losach naszego kraju. Uratowaliśmy bowiem nie tylko niepodległość odrodzonego po 123 latach niewoli własnego państwa. Zapewniliśmy także niepodległość krajom bałtyckim i Europie Środkowej. Ocaliliśmy wreszcie Europę Zachodnią przed bolszewizmem. A pamiętać trzeba i wypada, iż była to wojna z bolszewickim systemem totalitarnym, którego celem były nie tylko zdobycze terytorialne i nie tylko pozbawienie niepodległości, ale również zniszczenie ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego tych państw, z którymi bolszewizm walczył. 7 następujących po sobie dni, 13-19 sierpnia 1920 roku, było naprawdę w tej wojnie przełomowe. Nie przebierała już w środkach sowiecka dywersja. Zarówno ta cywilno-ideologiczna, inspirująca działalność 65 polskich komitetów rewolucyjnych, zwanych z Ruska polrewkomami, bolszewickich agent przygotowujących nowy ustrój komunistyczny, jak i wojskowa, nawołująca do dezercji i bojkotu polskiej armii. Na szczęście zdecydowana działalność sądów wojennych nie szczędziła kul plutonu egzekucyjnego dla dezerterów i szpiegów. Ten tydzień zdecydował zresztą i o strategii, i jej rezultacie. Po prostu na polach bitwy zrealizowany został plan Piłsudskiego, uderzenie z nadwieprza. Oznaczało to głębokie, jednostronne oskrzydlenie atakującego Warszawę napastnika
i wyjście na jego tyły. Co ciekawe, jego realizacji sprzyjał błąd Tuchaczewskiego. Aż wierzyć się nie chce, że tak doświadczony dowódca, mając 13 sierpnia prawdziwy plan uderzenia w rękach, nie zaufał oryginałowi, ale uległ ambicjom prestiżowego wyścigu sowieckich dowódców ku Warszawie. Pierwszą przeszkodą ku temu stał się Radzymin, najpierw utracony przez Polaków, ale już 13 sierpnia odzyskany. Drugą, 14 sierpnia, był Ossów, potyczka okupiona przez Polaków śmiercią setek młodych wiedzionych do boju przez księdza Skorupkę, który poległ z nimi na polu chwały. Wreszcie bohaterska obrona Płocka poprzedziła polski atak na przeprawy na Bugu, co oznaczało wejście na rosyjskie tyły 19 sierpnia. Na froncie od końca sierpnia do października nie zapanował wcale spokój. Odrzuceni od Warszawy Sowieci wzmocnili front południowy. Budionny ze Stalinem zapragnęli zdobyć Lwów i w ten sposób otworzyć sobie drogę na południe Europy. Na drodze do Lwowa stanął batalion kapitana Zajączkowskiego. Miejscowość Zadwórze, gdzie Polacy zgotowali kozakom bohaterski opór, przeszła do historii jako polskie Termopile. Polacy zginęli, ale ułatwili przygotowanie obrony Lwowa. Potem był Białystok, potem Zamość, wreszcie Komarów. Największa kawaleryjska bitwa XX wieku. Jazda pułkownika Romla święcić będzie tu prawdziwy triumf. To jego kunszt walki nakaże Budionnemu odwrót. Rosjan dobije przegrana bitwa nad Niemnem i wpłynie zasadniczo na przebieg zdarzeń w Rydze. Pozycję Polski wzmocni ostatecznie odzyskanie Wilna. Był to zresztą prawdziwy majstersztyk polityczny Józefa Piłsudskiego.